Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam Was serdecznie na wspaniałą partię rozegraną w Pucharze Świata pomiędzy naszym wspaniałym arcymistrzem panem Michałem Krasenkowem kontra Kirill Aleksejenko. Partia niezwykle zaskakująca. Sami za chwilę się przekonamy. Moi drodzy, pan Michał Krasenkow w najlepszych latach swojej kariery posiadał ranking powyżej 2700 i plasował się w ścisłej czołówce. Światowej pokonał m.in. Anatolia Korpowa, Weselina Topałowa, Wielu takich silnych arcymistrzów miał na rozkładzie. Bardzo dobry trener. Zapraszam serdecznie do analizy i do zagłębienia się właśnie w pozycji, jakie tutaj powstawały. Skoczek F3, tym posunięciem, pan Michał rozpoczął partię D D5 ze strony przeciwnika, D4. Pan Michał Kresenko, moi drodzy, to wielki specjalista w gambicie hetmańskim, pragnę zauważyć, który właśnie nam na szachownicy powstał. C4 i E6. No i teraz jest szereg oczywiście możliwości. Można sobie naturalnie wyprowadzać skoczka, można i gońcem zagrać na G5. Tutaj G3 też się spotyka, tak też w partii nastąpiło. I koniec B4. I teraz mamy kilka dróg: można sobie zagrać skoczkiem na C3, można skoczkiem na D2, można gońcem na D2. Goniec D2, ten ruch wybiera pan Michał Kraselkow. No, i goniec sobie wraca na E7. I teraz, tak, e, można powiedzieć, że goniec sobie wyszedł z szachem i wraca na E7. My mamy wyprowadzonego gońca. Nic z tych rzeczy, tutaj się, e, że tak powiem, chodzi mi o to, że tempa czarne nie straciły. Z tego względu, że goniec na D2 nie czuje się tutaj zbyt dobrze. Ten goniec. Prawdopodobnie na F4 byłby lepszy, lub na G5, e, więc i tak, e, tak czy siak, tym gońcem trzeba będzie w partii się poruszyć. E, to jest teoria debiutów, to jest wszystko normalnie. Goniec zagrywa na G2, roszada ze strony przeciwnika, roszada ze strony pana Michała Kresunkowa, Skoczek z B na D7. Przypominam tylko osobom początkującym, nie wyprowadzajmy tutaj skoczkę na C6 w gambicie Hetmańskim, e, gdyż z reguły to się źle kończy. Ten skoczek na D7 zdecydowanie lepiej sobie tutaj radzi, gdyż fajnie w centrum ogarnia pewne pola i przy okazji tutaj też ma opcję podążać za skoczkiem, który ma szansę czasami wejść do centrum. Hetman zagrywa na C2, to jest wszystko naturalnie i oczywiście tutaj bicie piona. W pewnym momencie groziło, teraz groziło w zasadzie, bo jakby czarne zbiły piona tutaj na C4, to skoczek później może tego pionka bronić. Tu w porę Hetman zagrał na C2, aczkolwiek wcześniej to też nic nie dawało za bardzo. To jest też teoria debiutów, tutaj się otwiera goniec, czasami w skoczek wskakuje na E5, tego pionka może potem odbić. Wszystko jest tutaj normalnie, C6 ze strony czarnych. I moi drodzy, wiesz, F na C1, takie nieco zaskakujące posunięcie można powiedzieć, no ale ja tu uderzam, uderzam w ścianę, przecież tutaj pionek stoi. I wszystko się broni, poniekąd tak, ale też z drugiej strony teoria debiutów zaleca takie posunięcie. Na pewno zobaczcie, że skoczek jeszcze nie został wyprowadzony. On tutaj ma opcję albo na C3, albo na A3 w pewnym momencie. Przede wszystkim ta wieża i druga wieża będą chciały działać sobie na tym, na tym skrzydle hetmańskim. Wszystko jest sprawą naturalną, normalną. A5 ze strony czarnych. Tutaj zauważcie, że ten pionek troszeczkę łapie przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Naturalna sprawa. Pan Michał Krasenkow zagrywa posunięcie A4 i bierze po prostu E8. Ten ruch A4 też jest takim ruchem, który, że tak powiem, walczy o, te, o tę przestrzeń na hetmańskim. I teraz skoczek zagrywa na A3. Zobaczcie, skoczek fajnie tego piona podpiera. Po wybiciu zawsze sobie fajnie wskakujemy tutaj na C4 skoczkiem do centrum. Takie bicie na A3 raczej nie wystąpi. Jeżeli wystąpi, to znaczy, że tutaj białe mogą uzyskać przewagę pary gońców. Zresztą ten goniec jest ważną i dobrą figurą ze strony czarnych, więc wymienić go za skoczka bandowego w takiej prostej pozycji chyba to nie jest dobry pomysł. Goniec zagrywa na D6. No tak, zobaczcie, ten goniec skoczek i wieża planują jedną bardzo ważną rzecz. Ciekawy jestem, czy zgadniecie jaką. No myślę, że się domyślamy już wszyscy, że to będzie ruch E5. Czarne chcą walczyć przede wszystkim o centrum. Jest to sprawa naturalna. I teraz goniec zagrywa na 4. Zobaczcie. W tej sytuacji wszystkie figury lekkie u białych są wyprowadzone. U czarnych jeszcze goniec nie został wyprowadzony, więc można powiedzieć, że jest mały plusik. Aczkolwiek to też jest teoria, prawdopodobnie. Chociaż teoria, teorią tutaj, już w zasadzie takie, takiej pozycji, już rzadko widywałem taką pozycję w każdym razie, ale ten goniec i tak za chwilę wyjdzie, bo tutaj jest zagranie na Epic. Jeżeli tutaj goniec zbiłby na F4, to w tej sytuacji, zobaczcie, te pionki bardzo ładnie tutaj to pole E5 bronią. Ten skoczek za chwilę ma szansę wejść na E5 i wyglądałoby to bardzo korzystnie, myślę, dla białych. Goniec F4 i E5 nastąpiło. Naturalna sprawa, no tutaj czarne chcą um, walczyć o centrum. Tutaj się właśnie uczymy, żeby walczyć o centrum. Mamy piękny przykład właśnie tej partii. No i teraz Michał Krasenkow, pan Michał Kresenkow, moi drodzy, zagrywa. Posunięcie po prostu wymienne. Tutaj następuje szereg wymian. Zobaczcie goniec na E5, goniec na E5, bicie na D5. No, oczywiście, pionem nie odbijamy, bo izolowany pionek będzie łatwiej go atakować. Poza tym, skoczek ma, miałby bardzo fajne pole. Na B5 bardzo dobre pole. No, tutaj zdecydowanie skoczek wybija, wybicie i wybicie. Dosyć szybkie wymiany w centrum poszły. Pozycja jest myślę, że nieco przyjemniejsza dla białych, z tego względu, że na tym skrzydle tutaj zostały nam cztery pionki na trzy pionki i tak wizualnie widać, że te dwa piony może sobie radzą z tymi trzema pionami. Oczywiście są jeszcze figury, w pionkówce byłoby to różnie i w tej sytuacji skoczek oczywiście z sobie zagrywa na C4, wieża E8 i myślę, że wszyscy z marszu zagraliby takie posunięcie. No w zasadzie E4 się narzuca, ale wieża D1 jest zawsze subtelniejsze, spokojniejsze. Teraz grozi taki ruch E4 z nieprzyjemnym z biciem tutaj skoczka moi drodzy i zaskoczymy, yy, zaskoczymy, zaskoczymy siebie. Goniec zagrywa na e6 i mimo wszystko jest e4 lecz czarne tutaj nie tracą figury, absolutnie nie, no zawodnik 2.700 raczej nie podstawi w taki prosty sposób figurki i zagrywa skoczkiem na B4, no oczywiście wisi tutaj Hetman, lecz my możemy odbić sobie Hetmana na C2, pamiętajmy, że ważne jest to, że ten pionek broni skoczka, bo jakby Hetman sobie odszedł, to byśmy atakowali skoczka i atakowali Hetmana, jasne, że tam Hetman może pójść, ale to jest tylko taki przykład, bo tych przykładów ym, może być strasznie dużo, e, trzeba na takie rzeczy, na takie Wtrącone ruchy, oczywiście, uważać. Hetman C3 sobie zagrał, Hetman C7, tak po prostu. I teraz pojawia się taka bardzo fajna opcja dla białych: mianowicie, zobaczcie, punkt D6 jest punktem słabym. Na co tutaj nasz polski arcymistrz od razu przystaje i zagrywa sobie skoczkiem na D6 za takim nawierze. No i teraz tak. Pytanie, gdzie tą wieżą uciec? W partii wieża zagrała na E7, lecz ja myślę, że po takim ruchu na D8 po prostu trzeba by było zagrać na E5, a jakby F6 było zagrane. Chodzi o to, o podważenie tego pionka e, i e, po prostu próba wymiany tego pionka, aby wybić tego skoczka na D6. Ale myślę, że takim prostym ruchem zagranie wieża D2 z planem zdwojenia wież, e, można by było sobie spokojnie tutaj w ten sposób grać bez problemu, no ale cóż, w partii została zagrana wieża na e7. Mimo wszystko e5, podpieramy tutaj skoczka. No puściliśmy w ten sposób pole d5, no zawsze jest coś za coś, więc to nie jest takie proste, ale myślę, że skoczek nam bardzo rekompensuje panu Krasenkowi, Krasenkowowi oczywiście rekompensuje Stratę tego, tego pola na D5. I teraz Hetman na B6. Ok, Hetman B6, wieża D2. Ta wieża fajnie tego skoczka też ogranicza. Przy okazji, ale plan jest prosty: chcemy zagrać wieżą na D1. Skoczek na D5, moi drodzy. I w tym momencie Hetman C2. Spokojnie ten Hetman sobie ucieka. Ja myślę, że. Taka pozycja jest w bardzo stylu pana Michała Krasenkowa. Nie jest to jakaś tam ostra mocno pozycja, taka w miarę statecz, stateczna. stateczna. I, no i sobie po prostu tutaj gramy dalej w szachy. Wieża zagrywa na d7, zdwojenie wież szybkie tutaj również i wieża na d4. Klasyczne zagranie ta wieża, moi drodzy. Ta wieża czasami ma opcję raz, że obrony, a dwa, że czasami ataku tutaj na skrzydle i ataku na przeciwnika. No, zobaczcie, ta wieża jakby na H4 ruszyła to w bezpośredni sposób oczywiście uderzamy w punkt H7, i już jest konkretna groźba, co jest ważne. Skoczek znowu zagrywa na B4, Hetman C1 subtelnie i H6. Moi drodzy, no, chwilę się zatrzymajmy, spróbujmy znaleźć. No, myślę, że takie, no jeszcze nie jest jakieś posunięcie takie, powiedzmy, gdzie fajerwerki strzelają. Lecz ważny ruch, myślę, konkretny z charakterem, powiedzmy. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. I uwaga, jest to zagranie wieża na H4. Oczywiście wieża na H4. Czyżby wieża tu chciała zbić pionka? No, powiem szczerze, bardzo ryzykowne zagranie, a może te pionki będą chciały jakoś iść do przodu. Zawsze ta wieża może troszkę postraszyć. Moi drodzy, F6 nastąpiło i teraz spróbujmy znaleźć bardzo ważny ruch dla białych. Myślę, że fantastyczne zagranie, najlepsze zagranie w tej partii w tym momencie. Moi drodzy, kto znalazł ruch, oczywiście gratuluję. Jest to wieża H6. Troszeczkę, po, troszeczkę myślę, podpowiedziałem chwilę wcześniej, co tu się mo, może zadziać. Otóż, no moi drodzy, wieża H6, no właśnie, poświęcenie wieży za dwa pionki. W partii zostało zbite na H6, ale... Sprawdźmy szybciutko, jeżeli by tego. Bicia nie jeżeli to bicie by nie nastąpiło. I na przykład byłoby zagranie goniec F7. Dlaczego goniec F7? Gdyż nie mogę zbić tu pionka i atakować skoczka. To znaczy tak, bo plan jest taki, żeby czarnymi zbić pionka i spróbować uderzyć w skoczka, ale wisi tutaj goniec. Dlatego goniec F7 i teraz jest opcja zbicia na E5 i mogą być małe problemy, aczkolwiek. Wieża jeszcze tu broni, tylko pamiętajmy, że ta wieża cały czas jest y, podbiciem pionka, więc, y, ale w tym momencie mogłoby piękne zagranie nastąpić. Wieża F6. Mimo wszystko, kolejnego pionka można by było wziąć i po tym wybiciu, moi drodzy, EF, tak po prostu. Grozi wjazd Hetmanem. Jeżeli byłoby wybicie, no to Hetman oczywiście dałby szacha, tu nie można, bo jest mat i król F8 i wieża E1 z groźbą. Mata. I tak naprawdę nie wiadomo, jak się przed tym bronić. Jedynym chyba słusznym zagraniem byłoby zbicie pionka i Hetman 6. Ta pozycja jest przegrana dla czarnych, mimo że nie widać tutaj jakiegoś konkretnego mata. Tutaj oczywiście po tym ruchu jest zasłona, ale czasami wieża. Po prostu wjeżdża, atakuje, goniec wjeżdża. Trzy pionki. W każdym razie król jest odsłonięty Na wyższym poziomie to jest bez problemu wygrana partia. Kwestia tylko takiej troszeczkę precyzyjnej gry. Moi drodzy, po tym ruchu oczywiście czarne wzięły i Hetman zbił tego pionka. No i tak, mamy taką pozycję, gdzie komputer ocenia to jako ciutkę lepiej dla czarnych, co świadczy o tym, że no, silnik by się na pewno tutaj obronił, ale człowiekowi jest bardzo trudno tutaj grać praktycznie w tej pozycji. Mała przewaga czarnych, więc poświęcenie wierzy jak najbardziej prawidłowe. Moi drodzy, Hetman C7. Dobre posunięcie. Mimo wszystko, bo tutaj wieża z Hetmanem zawsze mają opcję obrony. Hetman po prostu zbił na F6. Właśnie. Tutaj pojawia się dużo, dużo opcji, trzeba dużo policzyć. I goniec zagrał na B3 z atakiem na wieżę. Lecz po tym posunięciu, jeżeli wieża by zbiła na przykład na D6, to byśmy oczywiście odbili. Tutaj nastąpiłoby bicie. No i Hetman dałby szacha. Król na przykład f8, Hetman f6. No jasne, że można królem znowu uciekać, ale byśmy na pewno próbowali tego typu zagrań. Coś w tym stylu trzeba było próbować. W każdym razie tutaj jest figura mniej, ale te trzy piony mogą też rekompensować. Nie jest to łatwe. Tak czarne mogło wygrać, ale na przykład po takim zagraniu wieża e1 oczywiście związujemy. Widzimy przecież, że te ataki. Nie są takie proste. To się tak łatwo ogląda, ale jak się gra partię, no to yy, myślę, że to jest dosyć trudna sztuka. Yy, lecz sprawdźmy, sprawdźmy co było w partii. Goniec zagrał na B3 i goniec zagrał na H3, moi drodzy. No właśnie, tutaj jeżeli goniec tego yy, to uwierzę by zbił, to dajemy mata w pięciu posunięciach. Spróbujmy znaleźć tego mata, moi drodzy. Ey, może. Zostawię to wam, bo widzimy tutaj dwie wieże przewagi. Zostawię tego mata. Spróbujcie znaleźć, może ktoś napisze w komentarzu. Zapraszam serdecznie do pomyślenia. Ale pogoniec H3 wieża zagrała na F8. Dużo liczenia, niestety, w tej pozycji. To jest to dobre posunięcie w zasadzie u czarnych. Goniec dał szacha. Zobaczcie, kolejna figura się wymienia. Im mniej figur, tym lepiej dla czarnych, tak naprawdę. Król H8 i Hetman znowu dał szacha. Widzimy, atakujemy wieżę. Hetman G8 i wieża zagrała na D4. Zobaczcie, co się dzieje. Grozi wieża G4, grozi wieża H4 z próbą Dania Mata na H8. Gruźb dużo. Na pewno łatwiej atakować niż się bronić, tylko wieża więcej to jest bardzo, bardzo dużo. Jak można byłoby się obronić? Otóż wieża H7. Bierze g4, bierze g7, bierze h4, bierze h7, bierze g4. I tak naprawdę w kółko można by było grać. Jest to pozycja remisowa, bez problemu. No cóż, lecz szachy to gra błędów. Na szczęście, moi drodzy. I skoczek zagrał na d5. Wydawałoby się, że skoczek wraca tutaj do obozu, troszeczkę pomaga w obronie. Lecz to jest decydujący błąd. No, i trzeba znaleźć opcję wygrania w tej pozycji, moi drodzy. Jak to zrobić? Nie jest to proste wbrew pozorom. Trzeba trochę policzyć. Mianowicie, mianowicie Hetman zagrywa na e6 z szachem, król zagrał w partii na h8 i teraz bardzo silne zagranie: skoczek e8. Skoczek E8. Chodzi o to, że atakujemy tutaj Hetmana i bronimy tego pola G7. No, takie bicie, no nie wchodzi w grę, moi drodzy. Tutaj dajemy Mata w czterech posunięciach. Po biciu na E8, oczywiście, ta wieża z Hetmanem sobie tu spokojnie dają radę. Tego też nie przestawiam. Po tym posunięciu Hetman zagrał na D8. No i teraz trzeba skończyć tutaj dzieła. Można sobie oczywiście zatrzymać filmik i poszukać rozwiązania. Otóż. Hetman zagrywa na H6 z szachem. Król musi zagrywać na G8. bo Tam bierze cały czas podwisa i bierze G4 szach. No widzimy, że tutaj, jak się zasłoni, no to jest mat oczywiście. Król F7. No i teraz e, skoczek D6. Koniec partii, moi drodzy. Czarne się poddały. Dlaczego? No dlatego, że na przykład jak Król 7, to dajemy szacha i tutaj mamy mata. E, a jeżeli teraz e, tutaj czarne by wybiły tego. Skoczka na D6, no to dajemy mata w pięknych czterech posunięciach. Bardzo łatwy mat, oczywiście bierze G7, zobaczcie jaka przewaga czarnych, lecz to nic nie daje. króle E8 i prosty szach. Jedyne zasłony to jest tylko przedłużenie mata. Moi drodzy, pozycja końcowa wygląda następująco. Przepiękna, odważna gra pana Michała Krasenkowa. Gratulujemy, życzymy powodzenia w kolejnych rundach. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Cześć.